Witam wszystkich bardzo serdecznie w czwartym odcinku serii Portal Knights. Właśnie wróciliśmy z pustyni i możemy rozpocząć ulepszanie naszych stołów krawciarskich i dorobienie kilku innych. Tylko najpierw pozbędziemy się tego wroga. A masz, Karo? Dobrze, szybciutko do stołu i zobaczmy, co też tutaj możemy zrobić. Racja, brakuje nam drewna, zostawiliśmy go gdzieś w skrzyni. Zaraz się rozejrzę, gdzie to powinno być. I drewno się odnalazło. Weźmiemy też cały... Chwilkę, co to? Nie ma miejsca? Nie, jest miejsce, coś tutaj. Coś nam gra zmyśla. Dobrze, wzięliśmy co się dało. Myślę, że kamień też zabierzemy. Oczywiście zabierzemy też węgiel. Kwarc. Przerobimy trochę to. Bawełnę. Dobrze, zobaczmy, co tu możemy zrobić. Na pewno najbardziej nas interesuje stanowisko dla łucznika, więc zróbmy to od razu. Stół kreślarski, może niekoniecznie teraz, za chwilkę zobaczymy. Kowadło też sobie darujemy, zobaczmy, altar. Altar, to jest bardzo potrzebne. Dobrze, postawmy na razie może te dwie rzeczy i zobaczymy, co możemy dalej wymyśleć. Dobrze, zobaczmy, co takiego w altarze można teraz tworzyć. Możemy robić nowe materiały. Będziemy potrzebowali trochę tych szmaragdów, ale... To myślę, że załatwię gdzieś tak pomiędzy odcinkami. Nie będziemy przecież się patrzeć cały czas jak na mordowanie żółwi. Tak, tutaj na razie nic więcej nie widzę, żeby było coś do zrobienia. Zobaczmy, z broni nam też nic nie doszło. Chociaż nie, przepraszam. Doszło, ale to jest wszystko dla maga. To nas nie interesuje. Narzędzia są te same. Ale ciekawe, może dlatego, że jest stanowisko łucznika trochę za daleko. Tak, w altarze możemy robić pancerze dla maga oraz... Co my tu mamy? Regeneracja many i dodatkowa mana. Kto wie, mogłoby się przydać. Ale na razie poczekamy. I tutaj są właśnie te skille, o których mówiliśmy wcześniej. Zobaczmy, czy to jest coś, co mogłoby nam się przydać. Niekoniecznie to wygląda mi na skilla do walki w zwarciu. I drugi skill tak samo. Mamy jeszcze leczenie i jakiś atak błyskawicą, ale... Nie jesteśmy magiem, więc nie będziemy się w to bawić. Leczenie też niekoniecznie nam się przyda. W końcu możemy robić tyle mikstur, jakie nam się podoba. Może co najwyżej ta miksturka obrony przed magią. To mogłoby nam się przydać, tylko że potrzebujemy coś, co się nazywa Fire Spirit, ale tego chyba nie mamy dostępnego w ogóle. Tutaj też nic nie doszło. Czyli na razie w altarze nic nie wymyślimy nowego. Miałem nadzieję, że gdzieś tutaj pojawi nam się kompas, ale możliwe, że to było w innym... przy innym stole. Więc zobaczmy na razie, co nam oferuje stanowisko łucznika. I doszła nam broń. Zdaje się, że jeżeli chcemy zrobić jakąkolwiek nową broń, będziemy potrzebowali sztabek miedzi. Niestety mamy dość węgla tylko na jedną sztabkę, a tutaj do wszystkich broni potrzeba dwóch.
No, chyba, że będziemy się bawić w takie rzeczy jak proca, ale szczerze mówiąc, jakoś tego nie widzę. Więc na razie sobie darujemy nową broń. Zobaczmy, co w pancerzach nam przyszło. Pancerzyk całkiem zacny, ale ponownie potrzebujemy sztabek, a do tego potrzebny jest węgiel. Moglibyśmy pozostać przy jakby... Tutaj mamy taki pancerz pośredni, który wymaga kości i tkanin. Ile tych kości mamy? Tylko 4 kości. Tkaniny się zawsze znajdzie. Czyli na dobrą sprawę moglibyśmy zrobić tylko rękawice i czapkę. Choć wydaje mi się, że to już bardzo dużo. Dobrze. Wróćmy po tkaniny. Zrobimy szybko te kawałki pancerza. Dobrze, tych starych śmieci oczywiście się pozbędziemy. Myślę, że możemy je po prostu wyrzucić, bo raczej całkowicie do niczego nam się już nie przydadzą. Zobaczmy, co tu jeszcze można by szybko zrobić. A tak, pozbądźmy się tego nasionka. Po co nam ono tutaj zalega? Dobrze, wydaje mi się, że obejrzeliśmy wszystko, co nam oferuje. Stanowisko strzeleckie. Teraz powinniśmy się zająć może ulepszeniem tego stołu. To powinno dojść nam parę nowych rzeczy. I cóż takiego możemy teraz robić? Tak, doszły nam różne bloki. Dalej, z materiałów nowy typ tkanin, ale nie mamy liści palmowych. Stwórzmy teraz może kowadło i stół kreślarski, żeby wykończyć wszystkie możliwe stanowiska. Doszły nam narzędzia, które się bardzo przydadzą, ale oczywiście potrzeba nam sztabek miedzi. I najważniejszy przedmiot, czyli kompas magiczny, on pozwoli nam lokalizować portale. I w następnej krainie będzie to bardzo, bardzo przydatne. Oczywiście w następnej krainie i każdej kolejnej. Dlatego myślę, że szybko zrobimy tą sztabkę miedzi. Aha, brakuje nam kawałków kamienia portalowego. Czyli zdaje się, że będziemy musieli trochę mobów powykańczać, żeby szybko to zdobyć. Postawimy kowadło. No, nie takie małe to kowadło, gdzieś tutaj. Można raz na wprost pieca. Róbmy szybko sztabkę. Dobrze, spróbuję teraz w międzyczasie pozabijać trochę mobów. Może znajdziemy dość tych fragmentów, kamieni. I zrobimy kompas i potem pójdziemy już do trzeciej krainy. Dobrze, trwało to zaledwie minutkę, ale już wszystkie fragmenty mamy, więc spróbujmy zrobić kompas. Gdzież tu on był? Tutaj, w narzędziach. Mamy kompas, od razu wrzućmy go. Aha, już jest w ekwipunku, bardzo dobrze. Znaleźliśmy jakiś przepis. Teraz tak, co możemy jeszcze szybko zrobić przed wyjściem dalej? Myślę, że zrobiliśmy wszystko, co się dało w tej chwili.
możliwego ekwipunku wszystko zostało zbudowane. Tak więc rozdysponujmy może naszymi atrybutami i pójdziemy do kolejnej krainy. Mamy piąty poziom, więc możemy wziąć nowy talent. Pierwszy pozwala nam trochę szybciej kopać, drugi natomiast zmniejsza zużycie narzędzi. Myślę, że weźmiemy prędkość kopania, bo naprawa narzędzi nie jest żadnym problemem dla nas. Mamy od niechcenia już 50 ostrzałek, więc nie ma to żadnego znaczenia. Dobrze, wyrzućmy, pozbądźmy się trochę tych śmieci wszystkich. I pójdziemy do kolejnej krainy. Skrzynia wydaje się być pełna w tej chwili. Zobaczmy, czy jest tutaj coś, co mógłbym... To może nie. Zabierzemy miksturki many ze sobą. A tutaj zostawimy pozostałe śmieci. Tutaj jest full. Zobaczmy, są bloki ziemi. To też wrzucimy. Woda również, ale chyba jest tak. Woda jest pełna. Więc pozostaniemy przy takim ekwipunku. I do zobaczenia w krainie numer 3. I witamy w szmaragdowych polach. Wygląda na to, że nasze lądowisko jest zaraz koło jakiejś opuszczonej, zniszczonej wioski. Tam dalej mamy budynki, które wyglądają na jeszcze ocalałe i zaraz koło nich kolejny portal, więc bardzo, bardzo, ale to bardzo się naszukaliśmy. W takim razie nie zabierajmy może więcej czasu i od razu go ukończmy. Dobrze, zobaczmy, jaką krainę nam to odkryło. Wygląda na to, że kraina numer 4 to będzie kolejna pustynia, ale w naszej instancji znajduje się kolejny portal i tym razem spróbujemy użyć kompasu, żeby go zlokalizować. Ta czerwona strzałka, zdaje się, pokazuje północ, natomiast te fragmenty niebieskie, które przed chwilą widzieliśmy, powinny wskazywać drogę do kolejnego portalu. I prawdopodobnie jest on gdzieś pod ziemią w tym kierunku. Spróbuję użyć kompasu jeszcze raz. I ponownie pokazuje mniej więcej ten sam kierunek. Więc zanim pójdziemy na poszukiwanie portalu, może odwiedźmy tutaj te wszystkie spalone chałupki. Zobaczmy, co tutaj się takiego dzieje. O, swoją sprawą też pomyślałem, że moglibyśmy jakoś nazwać tego naszego szczura. Więc myślę, że pozwolę wam zdecydować. Nie będziemy się bawić w żadne głosowania. Wątpię, żeby było aż tylu widzów, żeby głosowanie miało jakikolwiek sens. Więc... Czemu po prostu nie pójść zasadą, kto pierwszy, ten lepszy? Pierwsze imię, jakie nadacie mu w komentarzu, to takie otrzyma. Zobaczmy, mamy tutaj całkiem ładną faremkę. Czy jest coś w domu? I mamy jakiegoś NPC-a. Zobaczmy, co ma do powiedzenia. I stary zgret jest bardzo zadowolony, że nas widzi. Tak więc zostawmy go w spokoju. Ma fajną szafę, może ją później sobie weźmiemy, albo się do niego wprowadzimy, skoro tak bardzo lubi towarzystwo. Na razie porozbijajmy mu rzeczy. Jest kolejna chatka, troszeczkę podniszczona, ale może będzie tam coś ciekawszego. No niestety po drodze są jacyś wrogowie, spróbujmy trochę powalczyć z nimi. Zdaje się, że ta roślinka jest dość silna. Cyferka obok imienia wskazuje na
poziom tego wroga, no i jak widzimy, było to już dość problematyczne. Są kolejne żółwie, mają ten sam styl ataku co na poprzedniej mapie, aczkolwiek te, zdaje się, szmaragdów już nie wyrzucają. Zaraz się przekonamy. Tak, ci z kolei wyrzucają bawełnę. Bardzo, bardzo potrzebne. O, tutaj jest surowiec, po który tak naprawdę zjawiliśmy się w tej krainie. Jest to oczywiście węgiel, dzięki któremu będziemy mogli zrobić wreszcie lepszy ekwipunek. Tak więc może troszeczkę pochodzimy sobie, poszwędamy się i poszukamy więcej tego węgla. Kolejni wrogowie, wyczyścimy ich może szybko. Całkiem spore złoże węgla tutaj. Tak, podobnie gadka o węglu sprawiła, że mam ochotę grać w Minecrafta. Niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze. Mam nadzieję, że łuk nam się nie zepsuje, nim nie wyczyścimy tych wrogów tutaj. Dobrze, może szybko naprawmy ten łuk, naprawmy też narzędzie. Przez przypadek właśnie włączyłem panel z emotikonami, ale nie będziemy go używać. No, może kiedyś. Omijanie tych żółwi idzie nam coraz lepiej, to dobrze, przyda nam się ta umiejętność później. O, to jest całkiem ciekawa struktura, nie pamiętam, żebym to widział wcześniej. Taka czaszka wykonana z kamienia i... To wygląda bardzo interesująco, może sobie to wykopiemy. Gdzieś to myśmy się znaleźli, wrzucę szybko pochodnie do ekwipunku. No, niezupełnie taki efekt chciałem uzyskać. Właśnie sobie zdałem sprawę, że nie sprawdziliśmy, co nam daje kowadło. No cóż, zrobimy to po powrocie. Zdaje się, że nowy typ latającego nietoperza, tym razem strzelający piorunami. Aczkolwiek z celnością u nich kiepsko, dziwne, biorąc pod uwagę, że strzelają prądem. I tutaj właśnie widzieliśmy całkiem ciekawy exploit w tej grze. Takich kamieni wyrzucających najlepsze miksturki many jest tutaj naprawdę mnóstwo i szczerze mówiąc, wystarczy jedna wizyta w podziemiach, żebyśmy nie musieli już więcej produkować w ogóle miksurek przez dłuższy czas. No, zdaje się, że znaleźliśmy trochę bardzo potrzebnych kości. Mam nadzieję, że trochę jeszcze tych szkieletów spotkamy. O, to też ciekawa sprawa. Podziemie wydaje się być połączone z dwoma budynkami znajdującymi się na powierzchni.
Chociaż może się myliłem. No trudno, w takim razie zwiedzajmy dalej. Gdzież to były, są drzwi. I znaleźliśmy jakąś skrzynię. Nic, nic specjalnego niestety. Dobrze, wrócimy się z pochodnią i zobaczymy, czy nie ominęliśmy czegoś ważnego po drodze. Ale nie wygląda. Dobrze, teleportujmy się na zewnątrz. I zaraz poszukamy jakichś innych podziemi. Tutaj mamy coś, gdzie jeszcze nie byliśmy. Bye bye, Maszkaro. Dziwne, jestem pewien, że ten piorun nas trafił, ale nie wydaje się, żeby nam cokolwiek zrobił. Ciekawe, czy można używać pochodni w wodzie. Tak, woda w ogóle pochodni nie przeszkadza. No cóż, gry. Jednak piorun coś robi. Po prostu ciężko im trafić. Dobrze, tu mamy kolejne drzwi. I oczywiście kolejna skrzynia. Również nic specjalnie ciekawego. Zabierzemy te przesadnie dobre miksturki. I za chwilkę wrócimy. Przepraszam, musiałem na chwilkę odejść. Dobrze, zobaczmy, czy to jest już wszystko w tym miejscu. I zdaje się, tak, jeszcze tylko ten jeden blok. Dobrze, wyczyściliśmy to miejsce. W takim razie wróćmy szybko na lądowisko. Tak, co nam tu jeszcze zostało w okolicy? Tutaj właśnie byliśmy. Tu jest zwykły jakiś pagórek. Tą chatkę zniszczoną wyczyściliśmy. U tamtego dziadka byliśmy. Tutaj mamy chatkę, w której jeszcze nie byliśmy. Dobrze. Po ciemku orientacja trochę będzie gorsza. No ale cóż. O, właśnie, powinniśmy naprawić ten łuk. Uwaga, żeby nie wpaść do wody. I tutaj, co tu ma? Co tu jest? Jakaś tylko wieża. Wieży nic nie ma oczywiście. No bo czemu miałoby coś być? Tak, to jest tamta czaszka, w której już byliśmy. I tutaj mamy dość mocno spalony budynek. Zobaczmy, co jest tutaj. Jakiś dziwny efekt, ale nie wydaje mi się, żeby cokolwiek to zrobiło. Tak, niszczę te rzeczy, żebym miał pewność, że tutaj już byłem. Może nawet zabierzemy to łóżko. Ile ma miejsca w ekwipunku? Jeszcze troszkę jest.
A, wypadł blok drewna. Myślałem, że coś innego będzie. I jednak gdzieś trafiliśmy. Zobaczmy, co to za facet. I mamy tutaj pierwszego NPC-a, z którym możemy coś pohandlować. Może na razie jeszcze pogadajmy. O, przepraszam bardzo, chciałem pogadać. No tak, jest to zapalony piroman. I oczywiście pierwszymi rzeczami, które możemy kupować za zbierane po drodze pieniądze, są materiały wybuchowe. Zdaje się, że nasz kolega ma bliskie powiązania z Al-Kaidą. Może lepiej się oddalimy, zanim przyjdzie mu do głowy ćwiczyć. Dobrze, coś nas przez chwilę atakowało, ale zdaje się, że przeciwnik się już rozmyślił. Tu zdaje się. O, i znaleźliśmy drugi portal. Bardzo ładnie. Zaraz go również naprawimy. Kolejna kraina powinna być odblokowana. I mam tutaj kolejny budynek. Sprawdźmy szybko, co w nim jest. No, całkiem schludna chałupka. Ale wygląda na to, że to już wszystko, co w niej było. Dobrze, czy jest coś jeszcze, gdzie moglibyśmy pójść i pozwiedzać? To mi wygląda wszystko na już chaty, które widzieliśmy. Nawet jeżeli nas w nich nie było, to raczej nic nowego tam nie zobaczymy. Całkiem ładne jeziorko. Tak, tu jest ta chatka z piromanem. Czaszka i zdaje się, że w tym domku już byliśmy. Również byliśmy w tym domu, ale nie było nas jeszcze w tym domku. O, zobaczmy szybko. I kolejny stary dziad. I mówi on dokładnie to samo co poprzedni. Zdaje się, że ta kraina jest krainą gburów i starców. Tak więc powinniśmy się stąd szybko wynieść. Pytanie, czy jest tu coś jeszcze interesującego? Tu oczywiście byliśmy. Chatka nad jeziorkiem. Ciężko nam będzie przepłynąć to, więc po prostu dorobimy mały mostek. Ale oczywiście nic ciekawego tutaj nie znaleźliśmy. No więc chodźmy dalej. Węgiel. Zawsze kopiemy węgiel. Tu jest całkiem spora rozpadlina, ale to tylko dlatego, że tam się kończy mapa.
Wygląda na ruiny jakiegoś starego kościoła. Prawie jakbyśmy w Diablo grali. Dobrze, czy jest tutaj coś jeszcze, co moglibyśmy zabrać z tej mapy? Bo zdaje się, że wyczerpaliśmy już content na to miejsce i wszystko, co nam pozostanie, to będzie tylko zbieranie węgla. A tym nie chcę was zanudzać. Zrobiło się coś gorąco. Dobrze, oddalmy się. To chyba powinna być ostatnia struktura, którą możemy odwiedzić. No nie, już trochę za dużo tych żółwi, bez przesady. I zobaczmy, to powinien być ostatni domek, ale wygląda jakbyśmy już w nim byli. Chyba, że jest po prostu taki sam jak poprzedni. Tak, mogę oficjalnie stwierdzić, że content tej mapy właśnie nam się wyczerpał i myślę, że to będzie dobre miejsce, by skończyć. W międzyczasie pozbieram jeszcze trochę węgla, wytopię kilka sztabek i w następnym odcinku zmodernizujemy nasz ekwipunek oraz udamy się do krainy numer 4. A, jest tak. Jeszcze mieliśmy zobaczyć, co tam odblokował nasz drugi portal. Kraina z cyferką 6. Widać, że zupełnie inny biom, ale chciałbym, byśmy szli po kolei, żebyśmy mogli zobaczyć wszystko bez jakiegoś przeskakiwania. Tak więc tutaj dziękuję wszystkim za uwagę i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnej części.